Cześć, moi craft kumple, z tej strony Over i witam Was w kolejnym odcinku. I na wstępie chciałem Was zaprosić na nową edycję trybu Survival Hard, na najnowszą wersję Minecrafta 1.21.1, która wystartowała wczoraj, więc jest naprawdę bardzo, bardzo świeża. I jeżeli ktoś szuka sobie jakiegoś serwera do pogrania, lubi nowe wersje Minecrafta, lubi fajne serwery, no to zapraszam Was na RGMC. IP macie teraz na środku ekranu, mam nadzieję, że dołączycie, ja tutaj będę grał, będę na Was czekał. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałem Wam pokazać nowy event na RGMC, który nazwaliśmy eventem w grę w piłkę nożną. Zapytacie, jak to piłka nożna? Przecież to jest Minecraft, tutaj nie ma żadnej piłki. A tak to, moi drodzy, piłka jest, tylko trzeba zainstalować odpowiedni plugin i naprawdę jest ona bardzo przyjemna i bardzo realistyczna. Zaraz zresztą sami zobaczycie, jak ten event wygląda. Pomysłodawcami tego eventu oraz jego głównymi wykonawcami są MacWiz oraz Jarusio99, czyli administratorzy wcześniej wspomnianego trybu. No i może zaprezentuję Wam go i rozegramy taki przykładowy mecz piłki nożnej. Jesteśmy teraz w lobby, tak wygląda nasze lobby. I gracze znajdują się teraz na respie. Zaraz te drzwi się otworzą, a oni będą musieli wybrać jeden spośród dwóch drużyn. Czyli drużyna czerwonych i drużyna niebieskich. Może otworzę jakoś te drzwi, szczerze mówiąc nie wiem, jak to się robi. O, wystarczy zrobić coś takiego. No i oni teraz zajmą sobie miejsca. My następnie damy im armor, aby mogli się jakoś łatwo rozróżniać na boisku. Armor, czyli skórzane sety. Jedna drużyna dostanie seta niebieskiego, druga seta czerwonego. No i może widzimy się, gdy już obydwa teamy zostaną uzupełnione. Czyli będą pełne. Drużyny zostały już odpowiednio przygotowane. Jak widzicie, to mój messenger jak coś, nie musicie sprawdzać swojego. Obydwie drużyny mają kolor seta odpowiedni dla koloru swojej drużyny. No i co? No i zaczynamy mecz i teraz zobaczycie, jak to wygląda. Mecz właśnie się rozpoczął i jak widzicie, mamy dwie drużyny, a to jest piłka, ta podświetlona gąbka. I o co w tym chodzi? Mamy dwie drużyny, to jest piłka. Chyba każdy z nas grał w piłkę nożną, jak byliście mali. I chodzi tutaj o to, aby wpakować piłkę do bramki przeciwnika. Gdzie są bramki? Bramki są tutaj. No tak jak zresztą w prawdziwej piłce nożnej. Mamy nawet jednego bramkarza. Na bramce stoi pan 6, coś tam. A tutaj mamy zawodników. Co prawda chyba nie jest ich 11, tak jak podczas prawdziwych meczy. Ale wydaje mi się, że jest odpowiednia ilość, aby fajnie się bawić. Zresztą jak graliście sobie kiedyś na, nie wiem, na Orliku czy tam na podwórku, to też na pewno nie mieliście składów po 11 osób. Czasami się w dwójkę grało, w trójkę, w piątkę, w dziesiątkę. Czasami może w dwudziestkę nawet graliście w piłkę. No nie wiem, mi się nie zdarzyło. U mnie na podwórku zwykle, nie wiem, z dwie osoby grały. Ale tutaj widzę, czerwoni są bardzo blisko bramki. Może będzie pierwszy gol? Nie, no niestety nie będzie pierwszego gola. Że wyłączę sobie game moda, aby nie widzieć tych armor standów nad głowami. O kurde, co oni piłkę na aut wykopują? No i tak wygląda właśnie gra w piłkę. Jest to naprawdę bardzo fajne, bardzo fajna innowacja dla graczy, którym się po prostu nudzi na serwerze i chcą spróbować czegoś nowego. Jakiś gracz mi na Lunarze, na Wederze w sensie gada. O kurde, patrzcie, robię kut sam na sam. Dobra, nie udało się. Więc zobaczyliście, jak wygląda piłka. I to było na tyle z tego eventu. Teraz przejdziemy sobie do startu trybu Survival Hard, czyli do głównej części tego odcinka. Może nie tyle głównej części, co kolejnej części, bo ten event również jest bardzo ważny. A, zapomniałbym. Jeżeli sami chcielibyście sobie zagrać w taką piłeczkę na serwerze, to musicie grać na trybie Survival V1. O kurde, będzie gol! Będzie gol! 1-0 dla niebieskich! No i pan Rogue 1 trafił. 1-0. Jeżeli sami chcielibyście wziąć udział w takim meczu, to musicie grać po prostu na survivalu. No i czekać, aż jeden z adminów, prawdopodobnie albo Jarusio, albo MacWiz, odpalą ten event. Wtedy możecie dołączyć, napisać na czacie, że wy chcecie wziąć udział i sobie elegancko pograć. O kurde, patrzcie! Poprzeczka! Ile obrońców! Jezu Chryste! Dobra, kończymy to. Znajdujemy się teraz na trybie Survival Hard. Jest to tryb, który wystartował przed chwilą, godzinę temu. Jest to tryb na najnowszą wersję Minecrafta 1.21. Nowszej wersji już nie ma. Dokładnie jest to wersja 1.21.1. Najnowsza wersja tylko dostępna w Minecrafcie. I dzięki temu na tym serwerze macie już dostępne nowe przedmioty. Jak na przykład maczuga. Nie wiem do końca, czy to jest maczuga. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale jest to naprawdę bardzo epicka rzecz. Sami zobaczcie. Patrzcie, co się stanie, jak uderzę. Poczekajcie, może kogoś uderzyć, a nie chciałbym go zabić. Dobra, uderzę tego gościa. Patrzcie na to.
Kurde, nie trafiłem. Jeszcze raz. Patrzcie na to. Patrzcie, jak to fajnie działa. O kurde! Przepraszam! Ojeju! Zabiłem go, nie chciałem tego zrobić. Gdzie on jest? Jeju, fail! Masz tu ziemniaki. Nie wiem, co on tam miał jeszcze, ale to jest naprawdę bardzo potężne narzędzie. To tak zabija ludzi, tylko no... Niestety jeszcze diamenty miał, ajajaj, ale błąd. Nie chciałem cię, graczu, zabić, wybacz mi. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, masz tutaj diamentowe itemy w rekompensacie. Ja chciałem tylko pokazać wam, co robi ten item, a jest on naprawdę, może wiatrówkę zbije. Kurde, on ma game moda. Pokażę wam może jeszcze coś fajnego. Znajdujemy się w jakiejś strukturze. Nie mam pojęcia, jak ta struktura się nazywa, ponieważ jestem nowy na tej wersji Minecrafta, ale ona również wygląda przeepicko. Patrzcie, jak fajnie. Naprawdę ta wersja jest przekozacka. Dużo ona rzeczy dodaje. Jakieś partiklesy tutaj lecą. W ogóle nie wiem, co tutaj się dzieje. Tutaj są jakieś dozowniki, jakieś nowe moby. No, postarali się według mnie autorzy Minecrafta i wiele innowacji bardzo fajnych dodali. Te struktury są w ogóle przeogromne. Są tutaj również jakieś skrzynki. Nie wiem, co one zawierają. Jakieś emeraldy i strzały. To do trade'ów z villagerami się na pewno przyda. Dużo tutaj jest rzeczy, więc jeżeli pasjonuje was Minecraft i ciekawi was innowacje i inne nowe rzeczy, to naprawdę na serwerze RGMC znajdziecie takie czysto waniliowe odczucia, ponieważ jest to tryb survival hard, a na survival hardzie nie zmieniamy praktycznie nic. Jest to taka vanilla, nie ma tutaj działek, nie ma tutaj kitów, które dają jakieś przedmioty. Wszystko musicie zdobyć sami. Sami zobaczcie, kit gracz. I no, przykładowo kit gracz daje wam jedynie kilof i mięsko. Kit sponsor, nie ma nawet kita sponsora, jest na przykład kit Sigma. Ale jedyne, co ma kit Sigma, to jest bacon, totem, jakiś święty symbol Sigmy. Więc to są naprawdę malutkie przedmioty. Tutaj nie ma tak, że kupicie sobie rangę i macie 20 setów. Nie, na hardzie tak to nie działa. Na hardzie jest tylko... Ranga daje na tak naprawdę symboliczne przedmioty, bo na późniejszym etapie ludzie robią sobie farmy totemów i mają na przykład 100 totemów na 10 minut, więc jeden totem to jest naprawdę nic. Zobaczymy, co robią gracze. Tutaj jest, mamy jakiegoś guardka, on już ma diamentowego seta, diamentowy miecz, znaczy złoty miecz i złotą zbroję i sobie biega na losowym TP, spoko. Tutaj gracz PZ to jest w cave'ie i szuka zapewne sobie diaksów, złota i innych wartościowych przedmiotów. Tepnąłem się do gracza z nickiem Chce Soja Please i chyba znalazłem nowy biom. Tego biomu nie było, są to jakieś bagna, ale są to naprawdę epickie bagna. Jestem pod wrażeniem tej wersji, szczerze mówiąc. Bardzo dużo nowości, nowe struktury, całkowicie nowy biom, który, szczerze mówiąc, jest bardzo ładny, ponieważ no taki klasyczny biom bagna, no, już taki przestarzały, nic tam nie było, nie wyróżniał się niczym. Natomiast teraz bagno, bo to chyba jest bagno takie, jest naprawdę godne podziwu. Robi wrażenie. Tak powiem, młodzieżowo bardziej. Jakiś gracz na Helpopie napisał, czy jakiś z administratorów mógłby mu dać kill off, ponieważ mu się zniszczył, on jest w jaskini. Ja jestem miły, więc masz, dam ci. Masz tu stone nowy, taki podstawowy, może będę osądzony o faworkę, no ale cóż. Cel uświęca środki, chciałem pomóc graczowi, to był mój cel. Środek to była lekka faworyzacja. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, gracze. I tym właśnie akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotarli do tego momentu, do samego końca. Nagrywam to właśnie dla was. Wiem, że jest was tylko malutka garstka, ponieważ nie oszukując się, niewiele osób już mnie ogląda, ale nadal jest to ktoś, nadal jest tutaj kilka widzów, którzy lubią te odcinki, lubią sobie posłuchać, co tam mam do powiedzenia, lubią sobie pooglądać moją perspektywę właściciela serwera i to właśnie wam bardzo serdecznie za to dziękuję. Mam nadzieję, że wam się wszystko podobało, że wbijecie na serwer rgmc.pl, że kiedyś sobie tutaj popiszemy na czacie na Minecrafcie i widzimy się w następnym odcinku. Siemano!